Witam wszystkich serdecznie. Odcinek, w którym będziemy wymieniać oto tą zmęczoną lampę reflektor ze sterownikiem, który pęknął od czasu. Jest zmęczony ten reflektor, naświetlacz tutaj też już popękał, kiedyś to łatałem. Urządzenie jest dalej pod zasilaniem, więc nie kopię na razie za dużo. Będziemy to wymieniać za taki wynalazek. Kupiłem to jakiś czas temu. W markecie gwarancja na pewno już minęła, bo zawsze sobie na zapas kupię, jak jest promka, jak to większość ludzi robi. No i nadszedł czas wymienić to, bo to przy najmniejszym wietrze, cokolwiek minimalnie się ruszy, non-stop się włącza. Jak widać, zmęczone życiem i czasem. Więc zaraz ruszamy z tematem. Zaczynamy od wyłączenia zasilania. Z racji, że mam dwa alternatywne źródła zasilania, czyli z sieci i z alternatywnego źródła energii, nawet widać, czyli z przetwornicy, z off-grida. Tutaj jest jeden przekaźnik, gdzieś tutaj jest drugi przekaźnik, bo jest zdublowane, że nie jest 30 A, tylko 60. Dla celów używania spawarki zrzucamy zasilanie. Potwierdzenie, że mamy z zewnątrz zasilanie, ale nie mamy już za przekaźnikiem, więc za bezpiecznikiem, więc jeszcze tak dla pewności, jakby gdzieś się coś miało wrócić, zrzucone zasilanie mamy wszędzie, możemy działać na instalacji. Jesteśmy zaś w punkcie akcji. Otworzę sobie skrzyneczkę, puszeczkę. I co tutaj mamy? Widzę, że na kostkach. Tak se człowiek radził. Mamy trzy kostki. I tak, niż przystąpimy do pracy, mam jedną próbówkę. Sprawdzę sobie wszystkie kabelki. Może zawsze być jakiś fuck up. Zobaczymy sobie tą. To mi się podoba też ta próbierka, bo ona pokaże nawet, jak jakiś szczątkowy prąd będzie. A nic nie pokazuje, więc jest spoko. Taki gratis, co dostałem kiedyś, nie wiem, chyba do jakiegoś zamówienia, no ale drogo. Czasem się przydaje. Dobra, rozłączamy reflektorek. Chyba mam podwójnie złapane. Nie, jest pojedynczo. Spoko. Neutral. Faza. Taka troszeczkę miedź jakby zmieniła kolor na tej fazie. Tu, a tu. Może już coś się dzieje nie tak. Uziom już tak nie wygląda, ale coś tu się już działo. Teraz muszę sobie to jakoś zabezpieczyć. Weźmy sobie to, zabezpieczymy. Nie chcę mi się schodzić, jakby to miało spaść. Na szczęście steropian. To sobie ściągniemy. I teraz tak, mam nadzieję, że ten raster nowej lampy i starej jest ten sam, więc tą wykrzywioną montaż sobie zostawię. Więc idę sobie po klucz i spróbujemy to odkręcić po tylu latach. Klucze mam. Zobaczymy, czy to pójdzie odkręcić. Coś się kręci. Pytanie, czy się kręci, bo kręci, czy się odkręca. Odkręca. Na szczęście nie złapało. Dam wam kamerę tak, żebyście coś widzieli. No jest troszeczkę dziwny kąt. Mam nadzieję, że ostrość w miarę jest. I mamy pomału jedną śrubkę odkręconą. I teraz lecimy z drugą. Muszę się przestawić, kamerę wam poprawić. Ciekawe, czy to pójdzie odkręcić, bo jak widać, śrubka jest już troszeczkę zmęczona życiem. Ale na szczęście idzie.
zrobimy sobie sztuczkę. Mhm. Sztuczka ze spadającym kluczem. Miło mi. A tak wygląda to w praktyce. Widać, że ptaszki sobie te zrobiły chyba noclegownię, bo zostawiają swoje ślady. No, tutaj tak w miarę ok. Tutaj też było nawalone. Co to był za reflektor? Niby 10 W. 2014 rok. No się zmęczył troszeczkę. Tutaj go kiedyś naprawiałem. On pęknął. Tutaj już widać elektronikę w środku. Może jeszcze to będzie do uratowania, jak będę miał taki plasticzek. Bo to już jest takie kruche, że no... Niestety. Czas zrobił swoje. Teraz tak. Ważne informacje dla mnie. Jak to było ustawione. Czułość była prawie że na maksa. Czas na pół i naświetlenie tak na minimum. Dobra. To się nam przyda, jak będziemy tego montować. Więc tego sobie wsadzę do rynny. Tak, żebym tylko nie zapomniał, że to tam jest. Ale wszystko możliwe. Teraz tak. Otworzymy sobie to. Jest to pierwsze otworzenie, więc taki unboxing w gratisie. Jakieś śrubki jeszcze i instrukcję, którą nikt nie czyta, więc proszę tego nie traktować jako instruktaż. Chcę zaznaczyć. I tu mamy specyfikację z tego. Oczywiście nie jestem sponsorowany przez tą firmę. Kupiłem sam dla siebie na promce, jak to się mówi. Już widzę, że będzie fuck up, bo tu jest M5, a tu jest M6. Więc od czego zaczynam? Od przeróbki. Więc muszę sobie zejść z drabiny. I będziemy, jak to się mówi, gwintować prawdopodobnie. Ale sobie najpierw to odkręcę. I zobaczę, czy mi w ogóle... O, jeszcze mniejszy. W ogóle sobie zobaczę, czy rozstaw pasuje. Jak rozstaw będzie pasował... Poprawię was troszkę, żeby więcej widzieliście. Jak rozstaw będzie pasował, to nie będę musiał za dużo kombinować. Jak nie, no to będę całą... Może jednak po prostu całą. A tutaj co? Jeszcze kapnięte scyny. To musiało być naprawdę jakościowo robione, że jeszcze sceny jest kapnięte. No właśnie, żeby później się nie zapajać. Ważna rzecz. Już sobie wstępnie wyregulować. Luksy sobie damy na pół. Tutaj co jest napisane? Time. Time sobie damy też na pół. Z doświadczenia lepiej dać, żeby dłużej świeciło, niż często się włączało. Czemu tak? Bo mam jeszcze jeden reflektor do naprawy. Myślę, że go pójdzie naprawić. I właśnie on umarł dlatego, że był krótki czas działania i non-stop sobie migał i przez to się spalił. Dobra. Chwila, moment. Popatrzmy, jak to tutaj wygląda. Nie ma mięsa, żeby to powiększyć. Więc użyjemy oryginalnego mocowania. Będę musiał... Jednak to przykręcić w tamto miejsce, czyli muszę odkręcić stary montaż, ale to już poza minutami nagrywania, bo chcę się zmieścić w 10 minutach. Tak dla was, żeby nie był zaś serial z tego. Dobrze, zamontowane mam. Dodałem po prostu M6 podkładkę, bez kombinowania, oryginalne śrubki. Lecimy z tematem z racji, że zaczyna kropić. A zabawa z prądem, i podkreślam, że to nie jest instruktaż, zabawa z prądem, nawet wyłączonym w deszczu, może być ciekawa. Okej, już widzę, że ten dławik stwardnął od czasu
i nie za bardzo chce się poddać. Ta guma już się zrobiła naprawdę twarda. Tutaj przynajmniej końcówki są pozarobione w tym, w tej lampie, ale to mi nic nie daje. Muszę z tym tutaj troszeczkę muszę nakopać, żeby to wszystko wsadzić. Takie są właśnie małe rzeczy, które robią montaż utrudniony. Ktoś by powiedział, możesz powiększyć otwór. Można, ale jak kolejny raz będzie mniejszy kabelek, to już tego nie wsadzę. Dobra, przypasujemy sobie pasi i teraz lecimy z przewodami. Mamy tak. Zaczynamy od uziomu. To w sumie można powiedzieć, że najważniejszy kabel z całego układu, bo chroni nas przed porażeniem. Tak podkreślam, że to nie jest instruktaż, tylko pokazuję, jak sobie w domu pracuję. Ok, trzyma. Sprawdzamy szarpnięciem. Wsadzamy sobie neutralka. Skręcamy. Również sprawdzamy szarpnięciem, trzyma i wsadzamy fazę. Tutaj faza wskazana, żeby weszła troszkę głębiej, ale chyba przewód, który mam z drugiej strony, na to za bardzo nie pozwala. Skręcamy, jeszcze raz szarpniemy. Na pewności sprawdzamy drugą stronę, bo kolejny raz prawdopodobnie tutaj będziemy za 10 lat. W tym momencie tak też przerwę, sobie na dynku napiszę, kiedy była ostatnia wymiana. Jak widać, lampa świeci, zgasła. Po podaniu zasilania zazwyczaj lampa się sama odpala. Można powiedzieć, że udało się. Taki krótki odcinek, staram się krótki, z takich prac utrzymania domu. Właśnie, stara lampa została. Więc jak komu się podobało, przydało, ma pytanie, śmiało. Tu mamy porównanie, stary do nowego. Tu jest monodioda, a tutaj jest dużo mało diod. Widać, że troszeczkę ta elektronika inaczej zrobiona. Dobrze, jak wam się podobało, możecie wrzucić lajka, subskrypcję, polubienie, komuś podesłać, który chce coś podobnego zrobić. Więc dziękuję, do zobaczenia, do następnego. Cześć.